Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Po prostu cud. Ludzie czytający Biblię rzadko zwracają uwagę na nagłówki, jakimi opatrzone są rozdziały we współczesnych tłumaczeniach Pisma Świętego. Jednak jeden z takich tytułów w rozdziale 9 Ewangelii Mateusza w angielskim przekładzie New International Version doskonale oddaje miłosierdzie i moc Jezusa oraz cudowność dokonywanych przez Niego uzdrowień. Nagłówek ten brzmi: martwa dziewczynka i chora kobieta. Słowa te przedstawiają wyzwanie, wobec którego Chrystus nie mógł przejść obojętnie. Stawił mu czoła i odniósł zwycięstwo. Tego dnia martwa dziewczynka powróciła do życia, a kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok została uwolniona od choroby, otrzymała nowe życie. Przemyśl podane wersety, zastanów się nad ich zdumiewającym przesłaniem i nad wspaniałością naszego Zbawiciela. Zobacz Mateusza, rozdział 9, werset 27 do 34. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi i rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli Mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu i mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy ich, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc: baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy rozsławiali imię Jego po całej okolicy. A gdy oni wychodzili, przyprowadzono do Niego niemowę opętanego przez demona. A gdy demon został wypędzony, niemy przemówił i zdumiał się lud i mówił: nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili: mocą księcia demonów wypędza demony. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Mateusza 12:22-23. Mateusza 12:22-23. Wtedy przyniesiono do Niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud, mówił: czy nie jest to Syn Dawida? Rozdział 14, werset 25-31. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawia, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się, gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. Ale Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemuś zwątpił? 34-36. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret i poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przeniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i prosili go, aby się modli, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrawiani.
Mateusza, rozdział 15, werset 29 do 31. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tak, iż się lud zdumiewał, wiedząc, że niemal, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Mateusz, rozdział 20, werset 19 do 34. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli, jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej, w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój będziecie pić, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja do rzeczy, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci, ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej wiedzy, władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje za okup wielu. Marka, rozdział 2, werset 1 do 12. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu tak, iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, co siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, na ziemi rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Łukasz, rozdział 6, werset 19. A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Aby w pełni zrozumieć przesłanie powyższych wersetów, trzeba je uważnie przestudiować, wczuwając się w kontekst opisanych w nich wydarzeń. Na przykład w Mateuszu, rozdział 12, werset 22 do 23, czytamy, że człowiek przyprowadzony do Jezusa był jednocześnie niewidomy i niemy. Zamknij na chwilę oczy i połóż dłoń na ustach. Spróbuj sobie wyobrazić sytuację tego nieszczęśnika. W
takim stanie człowiek nie tylko nie wie, co się dzieje wokół niego, ale nawet nie może o to zapytać. Jednak człowiek ten spotkał Zbawiciela, a gdy znalazł się w Jego świętej obecności, jego oczy otworzyły się, odzyskał mowę i mógł wielbić Boga. Spójrzmy jeszcze raz na Mateusza 15, werset 30-31. Przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił, tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Czasami bywało jeszcze lepiej. W Mateuszu rozdział 14, werset 34-36 i Łukaszu, rozdział 6, werset 19 czytamy, że ludzie cisnęli się, by dotknąć Zbawiciela, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Jezus obiecał, że Jego naśladowcy będą czynić większe rzeczy niż On. Co to oznacza? Dlaczego dzisiaj nie jesteśmy świadkami cudownych uzdrowień? A może gdzieś jednak się zdarzają? Jak służba na rzecz przywracania zdrowia we współczesnym Kościele ma się do przykładu, jaki dał nam Chrystus? W jaki sposób Ty, jako nowożytny chrześcijanin, możesz kontynuować służbę uzdrawiania rozpoczętą przez mistrza? Dziękuję.